Siema, siema, tu z tej strony Szmit, a to jest kolejny odcinek z OMS Simulator Autobusu. Ubiegł mnie ksiądz, bo sam chciałem przyjechać. Podziękować, bo gdyby nie ksiądz, to się nigdy nie uwierzył, że sam jest chowałem tych krów. To nie moja zasługa, to są świata. Paweł jest panu pod. Ja nie wiem, czy on będzie chciał przyjąć moje podziękowanie. O, może bardzo spróbować, co? Przy okazji pan słyszał coś wcześniej, żeby ktoś, czyimś krowom ukradł kluczyki? No nie, właśnie nie. Też się zdziwiłem. No pewnie czasem się zdarzy, że krowa sama zgubi. No ale to się od razu zgłasza, zakłada duplikat. A co się z niej dzieje, kiedy krowa idzie do uboju? Paszport się oddaje, a koszyk niszczy wrzeź. Ktoś to nadzoruje. Nie jestem się tak. Wszystko musi być zgodne z przepisami. Dobrze, że może i tyle. Gada, gada, mędzi. Gdzie to było, gdzie to było? O, jest. Jak się zgadza? To zanim się znikanie pojawienie się krów w rejestrze, zaczęło się to po tym 5 miesięcy. Siema. Iwański? O, no właśnie, dobrze, że pan inspektor jest, bo to się panu nie spodoba. Właśnie razem z księdzem Mateuszem zwróciliśmy uwagę na pewną rzecz i... Ty i ksiądz. Tak, ja i ksiądz. Czy tylko sam ksiądz? Właściwie to ja. Tylko ty tak uważnie się zasłuchałeś i... Słucham. O, widzę, wciąż ma pan pełne ręce roboty. Tak, niestety. Muszę jeszcze dzisiaj przebadać 70 sztuk bydła. No i co? Bydło, które poszło do uboju. To tak. Przez tych chorobów przymytników mam podwójną robotę, bo muszę sprawdzać jej rejestr i paszport. Swoją drogą to dziwne, że nikt nie zgłaszał kredzież jakąś. Kradzież do samego bydła to było niewiele. Przepraszam, nie rozumiem. Kluczyki nie ginęły, a w rejestrze wyraźnie widać, że były wielokrotnie używane. Rzeczywiście to dziwne, prawda? Przepraszam, księdza, ale śpieszę się. To pan od pół roku nadzoruje niszczenie kluczyków rzeźni, prawda? I pan ma do nich bezpośredni dostęp. I to pan również najlepiej wie, co znaczy chore zwierzę. To wtedy. Nie chcę gadać, panie. Właśnie stracił jedną szansę na mniejszy wyrok. Kibarski zabiera go na drogę. Idziemy, idziemy. Panowie. Dobra, nie będę to dłużej kibować. Ja nie przypuszczałem. Może. No. Jaki ja głupi byłem. Zgłosili się do mnie przemytnicy bydła. Powiedzieli, że interesują ich kluczyki, że dobrze zapłacą. A ja teraz potrzebuję pieniędzy, bo się właśnie buduje. Mówili, że ich krowy są przepadane przez weterynarzy na Ukrainie. Pan w to uwierzy? Tak, przecież na Ukrainie są jakieś atresty. To mi się nic nie wygląda. Panie, przemytnicy raczej nie starają się o test. Nie pomyślał pan, że może epidemia lepiej.
któryś ze zwierząt musiał być w roli. Powiedziałem, że muszą płatać do swojej krowy. Chyba, że mała posłuchali, tak? Dobra. A ta chora krowa Kwapisza, ona też należała do tych przemycanych? Nie, krowy Kwapisza są zdrowe. Po prostu chciały podsunąć podejrzenia i odrzeźni. Jakby się okazało, że jest więcej odnysk zakażenia, no to przecież by się nie zorientował. Przemytnicy mieli ukraść krowy Kwapisza, potem je tak porzucić, żebyście je szybko znaleźli. Ja tylko musiałem sfałszować wyniki badań. Skoro nie ma wskazówek do linii 13N, no to musiałbym znaleźć wskazówki po przystankach. Aha, zapomniałem powiedzieć, że w tej mapie są dwie linie. Pierwszy nocny 13N. A drugi zaś... Thank you.
Tajemnica służba. Służba nie trudno. Do widzenia. Niech pan wejdzie, wejdzie. Niech pan wchodzi. Tak pan ma pana nie było, myślałem, że pan zamawiał. Dwa tygodnie proszę siedzę. Dwa tygodnie. No to od tak.
który to autobus? Zaraz przyjdę, dobrze? Aha, i zjesz, to pójdziesz po Asię. Asia je tu po przestrzeni. U Michała, tego małego. Asia u Michała jest. U mnie? Z tego małego z Linowca. Wiesz, ten mały z Linowca, z Olą. Michał, ona jest u niego. Pewnie jakiś cię przystanek pominąłem. O ponad 25 minut za wcześnie, to trudno. Nie lubiłem czekać. Dobra, tak więc... Czekajcie... Dobra, następnym razem... Nagramy. Pojedziemy w drugą stronę. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z... OMS Simulator autobusu. Spróbujcie lajkować. Zapraszam również na Face'a. Chcę jeszcze pojechać w drugą stronę na linii 13N. No to pojedziemy stąd do Weustra linią 92. Tak więc trzymajcie się, na inne serie zapraszam do mojego fanpage'a na Facebooku. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę, jeśli nie, no to komentarz oraz w dół. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.